Your smile keeps playing, your bounce away, yeah. I will go overseas just like that. Dzisiaj domek w Ostrołęce mamy do wykonania, mieliśmy do wykonania instalację elektryczną, instalację alarmową, tu widzimy korytarz, przechodzimy do garażu, gdzie będzie gniazdo trzyfazowe, oświetlenie w postaci czterech punktów świetnych, rozdzielnica szykuje już się na warsztacie, prefabrykacja naszych rozdzielnic zawsze jest na warsztacie i montaż na obiekcie. Tu gniazdo trzyfazowe do ładowarki, kotłownia, elektrozawór, gniazda robocze, włącznik do światła. Tu wyjście na z kotłowni i miejsce na piec. Tu w tym budynku będzie piec gazowy. Dalej przechodząc, zobaczymy, kable są rozprowadzone w peszlach i korytkach. Tu mamy wideodomofon, satel, sterownik do rekuperatora i sterownik do pieca gazowego. Korytka, instalacja oświetleniowa wyprowadzona na sufit. Kuchnia. Otwory do i rury do anemostatów, oświetlenie, rolety, gniazda telewizyjne, gdzie będzie internet, telewizja i gniazda 230, prowadzenie pod klimatyzację. W tym budynku jest 6 jednostek wewnętrznych, wykonane w postaci dwóch multisplitów po 3 jednostki do każdego multisplita. Dalej mamy przewody rozprowadzone w peszlach, żeby łatwiej było panom od hydrauliki rozciągania ogrzewania podłogowego to poukładać. W każdym pokoju, w każdych pomieszczeniach czystych jest nawiew. Są to sypialnie, salon, a wywiewy przy rekuperacji robimy z pomieszczeń brudnych typu garderoby, spiżarnie i łazienki, rurki do ogrzewania, do wody, to robili koledzy hydraulicy. Tu wyprowadzone zasilanie do łazienki, gdzie glazurnik będzie miał pisane każdą łazienkę oddzielnie do swoich pomieszczeń. Dzwonek. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat when no. Na piętrze mamy 4 sypialnie i jeden gabinecik zlokalizowany na strychu. Tu widać rekuperację. Rekuperator będzie na strychu. Rekuperator firmy Vanas. Klimatyzatory, jak wspomniałem, na parterze mamy 6 jednostek wewnętrznych. Wykorzystane będą klimatyzatory Midea. Puszki rozprężne, rury zasilające parter z piętrem na rozdzielaczach. Wszystko pochowane elegancko w korytkach, aby rozkładanie styropianu szło w fajny sposób. Tu widzimy zasilanie oświetlenia, puszki rozprężne, klimatyzator w każdym pokoju. Dalej widzimy kolejną sypialnię. Gniazda telewizyjne, internet, klimatyzacja, sterowanie roletami, w instalacji alarmowej każde okno ma kontaktron. Kontaktrony już zostały polutowane,
i sprowadzone kablami do rozdzielnicy alarmowej. Kolejna sypialnia. Rury zostały tak zlokalizowane, aby można było je fajnie schować i zabudować. To widzieliśmy przed chwilą. Gniazda 230. Będą rolety również dachowe, w oknach dachowych. Dalej przechodzimy do kolejnej sypialni, gdzie mamy dwie garderoby i gabinecik, który będzie zlokalizowany również na strychu, gdzie widzimy, tam jest doprowadzony nawiew w postaci puszki rozprężnej. Skrętki również na górę, które tam są doprowadzone. Będą pełniły funkcję z wykorzystaniem internetu. Klimatyzacja. Nawiew. Gniazda 230. Internet oraz telewizja. Schodzimy na dół.